Kopalnia Soli Wieliczka. 45 lat na liście UNESCO. Rok 1978. Wpis na listę światowego dziedzictwa. 1979. Rekord produkcji soli ważonej. Ponad 260 tysięcy ton soli dostarczonej na rynek. Lata 1988-89. Remont szybu Daniłowicza. 1992. Wyciek w poprzeczni mina. Ratowanie podziemnego zabytku. 1994. Kopalnia Soli Wieliczka pomnikiem historii. 1996. Zakończenie wydobycia soli. Lata 1996-97. Intensyfikacja rozwoju turystyki. Rok 2000. Groty kryształowe rezerwatem przyrody. 2003. Uruchomienie nowoczesnej ważelni soli oraz działalności rehabilitacyjno-leczniczej. 2005. Milion turystów po raz pierwszy w historii. 2007. Przekształcenie solnego przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. 2009. Uruchomienie hotelu Grand Sal. Rok 2012. Otwarcie nowej trasy zwiedzania. 2014. Uruchomienie tężni solankowej. 2019. Rekord frekwencji w podziemiach. 2020. Załamanie ruchu turystycznego wskutek pandemii. 2022. Zakończenie prac zabezpieczających w kaplicy Świętej Kingi oraz modernizacja szybu Daniłowicza. Rok 2023. Świętujemy 45. rocznicę wpisu na listę UNESCO. Ale nie tylko. Rok 2023 to pod wieloma względami rok wyjątkowy w dziejach kopalni. Kontynuujemy prace zabezpieczające w podziemiach. Trwa zabezpieczanie komór, przebudowa wyrobisk chodnikowych, szybików i pochylni w różnych rejonach kopalni, w tym także w części wyrobisk objętych rezerwatem przyrody nieożywionej Groty Kryształowe. Nasze wysiłki są doceniane. Wieloletni projekt zabezpieczenia zespołu komór Geramp i Fryderyk August został uznany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową górniczym sukcesem roku 2022. W trosce o zabytkową część kopalni i znajdującego się nad kopalnią miasta w wielu wyrobiskach prowadzimy prace górnicze związane z zabezpieczeniem pustek poeksploatacyjnych. Rocznie do podziemi trafia około 30 tysięcy metrów sześciennych podsadzki tłoczonej przez szyb Kościuszko. W mijającym roku zatłoczono 5,5 tysiąca metrów sześciennych mieszaniny iniekcyjnej oraz 29 tysięcy metrów sześciennych podsadzki hydraulicznej. W wyeksploatowanych wyrobiskach ulokowano około 4,5 tysiąca metrów sześciennych suchego urobku pochodzącego z prowadzenia prac górniczych. Inwestujemy także w ekologiczne, przyjazne środowisku rozwiązania, jak choćby modernizacja stacji wentylatorów szybu Wilson, prace modernizacyjne w szybie Kościuszko, czy też modernizacja infrastruktury elektrycznej pod ziemią i na powierzchni, przeprowadzone w ostatnich latach. Tworzymy farmę fotowoltaiczną w rejonie szybu Kościuszko, która częściowo pokryje zapotrzebowanie obiektów kopalni na energię elektryczną. Realizujemy także projekty służące lokalnej społeczności. Po raz kolejny kopalnia była gospodarzem turnieju piłki młodzieżowej Salt Mine Cup. Sprzed szybu Daniłowicza wystartował drugi bieg żupny, w którym wzięło udział łącznie 480 zawodników, dorosłych i dzieci. Leżący na terenie kopalni stadion sportowy zostanie zmodernizowany, tak aby docelowo możliwa była organizacja rozgrywek ligowych. Już niedługo na terenie tężni solankowej powstanie plac zabaw, z którego będą mogli korzystać najmłodsi wieliczanie oraz turyści. Przyspieszamy budowę nowoczesnego i komfortowego centrum obsługi turystów, którą opóźniła pandemia. Pierwszych gości spodziewamy się już za kilka lat. Już wdrożony został natomiast nowy zintegrowany system obsługi ruchu turystycznego, którego głównym celem było usprawnienie i automatyzacja procesu rezerwacji i sprzedaży.
Duże wydarzenia na nowo zagościły w wielickich podziemiach. Odbyły się choćby cieszące się od lat uznaniem melomanów koncerty noworoczne oraz festiwal Misteria Paschali. Do kopalni zawitał także ogień pokoju Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Po pandemicznej przerwie turyści na nowo powrócili na trasę górniczą. A ruch turystyczny na trasie turystycznej znów systematycznie rośnie. We wrześniu przekroczyliśmy liczbę 1 miliona turystów w ciągu roku oraz 50 milionów turystów, którzy odwiedzili Wielicką Kopalnię po 1945 roku. Chronimy także wielowiekową spuściznę górników solnych. Kult świętej Kingi oraz tradycje barburkowe wpisane zostały w mijającym roku na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Podejmowane działania oraz starania wielickich górników służą zachowaniu unikatowego dziedzictwa kopalni soli Wieliczka dla kolejnych pokoleń.